sprawozdanie działalności Komisji Sportu i Rekreacji. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji odbyło się 7 maja o 19:00. Otwarcie posiedzenia Komisja zapoznała się z bieżącą korespondencją. Do Komisji Funkcjonalizma pierwszy był to komunikat z Urzędu Krakowa dotyczący kontroli orlików, gdzie szczególnie pobudzają informacje o ustawieniu wojska typu orlik podmiotów takich jak kluby sportowe, stowarzyszenia i tym podobne, które regularnie się ma przy treningu swoich zawodników na orliku, gdzie wojsko ubiegania pracy animatora powinno być ogólnodostępne. Przypominamy, że taka praktyka jest niedopuszczalna. Animatorzy pracujący przy realizacji wyżywnego programu są związani przez Urząd Sektorowy do prowadzenia osobiście zajęć dla dzieci i młodzieży w określonych godzinach, to jest od 15-19 w dni powszedni oraz od 16-18 w sobotę i w niedzielę. Także takie kontrole Urząd Miasta prowadzą na orlikach. Ponadto pismo jest to pismo z Małopolskiego Związku Kuchni Nożnej, które wpłynęło do dzień 6 maja. Myśmy komisję mieli 7 maja. Faktycznie dotyczy to turnieju Timbaruk, gdzie tutaj teraz zrzucili obowiązek, żebyśmy przeprowadzili te kwalifikacje do turnieju. No o tyle to było teraz niewygodne, że był teraz sezon unijny, pierwszy ten tydzień, ten drugi tydzień to jest białą sobotą, gdzie też te dzieci chodzą na do kościoła. I teoretycznie po południu był ustalony ten turniej na 26 maja. Ustaliliśmy się tutaj z osobami, które zgłosiły się do turnieju. Natomiast miał odbyć się po południu, ze względu właśnie, że są te soboty, znaczy ten tydzień biały. Ten turniej ma być przeniesiony na godziny poranne, czyli między od godziny 9 do 12 do 13. No i troszkę nam tutaj wszystko wyszło jeszcze z pogodą, bo tutaj przewodać całą pogodę i wyszło, że piątek ma też padać, więc faktycznie chciałem rozmawiać z panią dyrektor Związku 28. Nie było jej, ani pana Wróbla też nie było. Natomiast jestem na jutro i teoretycznie myślę, że nie będzie problemu, tak żeby na pani dyrektor udostępniała w razie wypadku, czyli jeżeli będzie padało, stabilizacyjnej na ten stopień. Także teoretycznie jutro wszystko się dowiemy, jak to wygląda i myślę, że w piątek przeprowadzimy ten turniej na tym tempie. No, mam tylko jeszcze do sędziego, nie mamy sędziego, ponieważ nie do kolegium sędziowskiego. Oczywiście sędzia by przyjechał, ale to trzeba zapłacić. Natomiast jest to dość późna informacja, musimy złożyć projekt uchwały, więc też na to nie mamy niestety i z tego względu no, z kolegium nie skorzystamy. Natomiast mam nadzieję, że któryś z grafistów tutaj, którzy się zgłosili ze szkoły 162, 164 bądź 90 będzie tak chętny i zagwizda na tym turnieju, czy na tych kwalifikacjach. Komisja zakończyła godzinę o godzinie 17:30. Pan Przewodniczący wysyła. Tak, tutaj to postępowanie tutaj powiedzmy lokalnego oddziału PZPN, to jest no Polski tak. No jest powiązane, później ma się odbyć 26, tak? Znaczy do 26 maja trzeba zgłaszać się odbyć eliminację. Czy na początku tego miesiąca. Wcześniej ten Związek Małopolski Związek Piłki Nożnej nie zorganizował żadnego spotkania z przewodniczącymi dzielnic krakowskich, z radnymi dzielnic i był żadnego pisma sygnalizującego przeprowadzenie takiego turnieju. Natomiast faktycznie tak się złożyło, że ze strony naszej dzielnicy zgłosiło się tych kilka drużyn. Tutaj w mojej ocenie ten Małopolski Związek Piłki Nożnej chce się wyręczyć poprzez dzielnicę. To tak do końca powiedzmy, to nie jest kompetencja rad dzielnic, żeby organizować turnieje piłki nożnej. No, no możemy, oczywiście możemy to zrobić i tutaj słowa podziękowania na pewno należą się panu przewodniczącemu, który podjął ten trud i doprowadzi ten turniej dzielnicowy do końca. Mam to bardzo dobro tych młodych sportowców, bo tak naprawdę to jest dla nich. Natomiast no, te działania tego Polskiego Związku Piłki Nożnej, tak niestety tak się wpisują w tą taką wynoskową znowu cenę tej organizacji. No, ale
No ale tak jest, tak jest. Najbardziej śmieszne jest to, że sędziowie, którzy są delegowani przez Małopolski Związek Gmin Górniczych, kilka spotkań w ciągu roku mają prawidłowo odbyć tak zwane czynie społeczne. Bo są takie, bo nieraz na orła przyjeżdżali i on sędziuje dzisiaj na darmo, bo tak zostało wyznaczone. I co jest najbardziej dziwne, że oni teraz, jak się przewodniczący zgłasza do związku o sędziów, to oni mówią, no przyślą, ale musicie zapłacić. A wiem, że mają takich, którzy są po prostu do dyspozycji, a niestety nie powiedzieli nam tego, tylko po prostu trzeba, a myśmy nie wiedzieli o tym, żeby wcześniej zabezpieczyć pieniądze na to, bo jeżeli taki sędzia przyjedzie gdzieś na 2-3 godziny, to po prostu przeprowadzi tych 4-5 spotkań, przypuszczam, że to jest w granicach 300 albo więcej złotych. Taki jest koszt. To tyle w formie wyjaśnienia. No, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, jeśli chodzi o działalność, tematykę, którą zajmuje się Komisja Sportu i Rekreacji? No to nie, nikt.